Nie wypadł on okazale. Oczywistą kwestią jest, że jesteśmy w dalszym ciągu na etapie budowy. To prawda, że etap samych sparingów już jest za nami, natomiast sam etap przygotowań zespołu do tej ciężkiej rundy, która składa się z 20 kolejek, jeszcze będzie trwał. Wydaje mi się nawet, że to potrwa jeszcze do momentu zamknięcia okienka transferowego. Kwestią otwartą jest tutaj jakby pozyskiwanie następnych zawodników, czy ludzi, którzy ewentualnie wniosą jakąś nową jakość do naszej gry ofensywnej, bo ta najbardziej tutaj jakby szwankuje moim zdaniem.